prezentacji multimedialnej znalazłeś informacje dotyczące podstawowych zagadnień instalacji sterowników urządzeń peryferyjnych. Czas przejść do praktyki. W tym wideokaście dowiesz się, jak instalować sterowniki urządzeń peryferyjnych na konkretnych urządzeniach. Skaner jest urządzeniem służącym do przebiegowego odczytywania obrazu, kodu paskowego lub fal radiowych do formy elektronicznej. Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji, odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy. Skaner nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili, jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu, dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się. Przed zainstalowaniem oprogramowania nie należy podłączać skanera do komputera. Jeśli podłączasz skaner, odłącz kabel USB z komputera. Gdy pojawi się ekran „Znaleziono nowy sprzęt”, odłącz kabel USB z komputera i kliknij przycisk „Anuluj”. Ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. W celu zainstalowania programu użytkownik musi być zalogowany jako administrator. Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika. Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie. Gdy pojawi się okno dialogowe „Autoodtwarzanie”, uruchom instalator. Następnie w oknie dialogowym „Kontrola konta użytkownika” kliknij przycisk „Tak” lub „Kontynuuj”. W razie potrzeby w kolejnym oknie dialogowym wybierz język i miejsce zamieszkania, a następnie kliknij przycisk „Dalej”. W niektórych krajach te okna dialogowe nie będą wyświetlane. W menu głównym kliknij opcję „Łatwa instalacja”. Kliknij przycisk „Instaluj”, aby rozpocząć instalację. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk „Tak”. Uważnie przeczytaj zawartość ekranu, pozwól na wykonywanie wszystkich procesów kreatora instalacji i kliknij przycisk „Dalej”. Aby kontynuować instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu „Program rozszerzonej ankiety” kliknij przycisk „Potwierdzenia”. Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kliknij przycisk „Zakończ”. Kamera internetowa jest kamerą cyfrową, którą podłącza się bezpośrednio do komputera, zazwyczaj za pomocą złącza USB. Kamera może transmitować obrazy statyczne lub transmisja może odbywać się w sposób ciągły. Najprostsze modele oparte są na tańszej matrycy CMOS o niewielkich rozmiarach, rozdzielczości 640x480 pikseli, przydają się użytkownikom mało wymagającym i mającym niezbyt wydajne łącze internetowe. Przeważnie spełniają swoje zadania, ale jakość obrazu, wykonanie i szybkość działania pozostawiają wiele do życzenia. Instalacja kamery internetowej do komputera jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć kamerę z łączem USB do komputera i zaczekać na uruchomienie się kreatora instalacji. Jak widzisz, instalacja urządzeń peryferyjnych wcale nie jest trudna. Dziękuję za zapoznanie się z wideokastem i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.